Cześć, witam Was ponownie na kanale Tropiciele Zbrodni. Ostatnio przeprowadziłam ankietę na karcie społeczności, w której zapytałam Was, o jakich sprawach najchętniej usłyszelibyście na moim kanale. Niemal połowa z Was odpowiedziała, że chcielibyście, aby były to sprawy polskie. W przyszłym tygodniu czeka Was kryminalny maraton, ponieważ począwszy od poniedziałku aż do niedzieli, każdego dnia na kanale będzie pojawiał się jeden film o tematyce kryminalnej. Oczywiście nie będą to wyłącznie sprawy polskie, ale różne. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwoneczka, ponieważ tylko wtedy nie przegapicie żadnego z nadchodzących filmów. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszą polską sprawą na tym kanale i będzie to historia mordercy, który grasował na Pomorzu w latach 90. Zapraszam. Historia ta rozpoczyna się w sobotę 14 września 1991 roku, kiedy 16-letnia Agnieszka Przewoźna z Gdyni Chylonii wyszła z domu na bazar, gdzie miała zrobić zakupy. Targowisko znajdowało się bardzo blisko jej domu, raptem 100 metrów, dlatego mama, pani Elżbieta, była przekonana, że dziewczynka wróci do domu w ciągu 20 minut. Idąc po drobne sprawunki, dziewczynka zabrała ze sobą swojego psa, by przy okazji trochę się przewietrzył. Minęło pół godziny, rodzina Agnieszki zasiadła do obiadu, a jej wciąż nie było. Wkrótce rodzina zaczęła się niepokoić. Dziewczynka miała między innymi kupić jajka. Podeszła do jednego ze straganów i poprosiła o nie. Wtedy widziano ją po raz ostatni. Agnieszka nie wróciła do domu, dlatego rodzice zawiadomili policję. Jeszcze tego samego dnia wieczorem do domu wrócił pies. Był brudny, a w jego sierści znajdowało się igliwie i liście. Policja zabrała się ostro za poszukiwania. Niestety mijały dni, a o Agnieszce nikt nic nie wiedział. Dziewczynka zniknęła bez śladu. Dokładnie 4 tygodnie później, w sobotę 5 października w okolicach Pustek Cisowskich w Gdyni, spacerujący w lesie grzybiarze natknęli się na zwłoki. Były one w takiej fazie rozkładu, że trudno było je zidentyfikować. Sekcja zwłok wykazała jednak, że należały do młodej kobiety. Dzięki przedmiotom, które znaleziono przy szczątkach, udało się zidentyfikować ją jako zaginioną Agnieszkę. Przy ciele znaleziono m.in. portfel z pieniędzmi, dlatego z miejsca założono, że nie mógł to być napad rabunkowy. Praca śledczych, przesłuchania i inne działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Policja nie zdołała dotrzeć do mordercy, dlatego we środę 3 czerwca 1992 roku umorzono prokuratorskie postępowanie w sprawie śmierci 16-latki. Już następnego dnia po umorzeniu śledztwa, w czwartek, 4 czerwca 1992 roku wieczorem, zgłoszono zaginięcie 12-letniej Wioletki z Borkowa, która nie wróciła do domu po lekcjach w szkole podstawowej w Straszynie. Dziewczynce zdarzało się wracać do domu okazją, dlatego i tym razem założono, że odległość około 4 km Wioletka chciała pokonać autostopem. Rodzice przemierzyli trasę, którą powinna była wracać córka, ale nigdzie jej nie znaleźli. Zaraz po tym, jak zgłosili zaginięcie córki, policja zaczęła przeczesywać drogę na trasie Starogard-Gdańsk. Nie było żadnego śladu dziecka. Poszukiwania trwały do nocy i wznowiono je już o 6 rano 5 czerwca. Miejscowym policjantom w poszukiwaniach pomagał batalion oddziałów prewencji Policji z Gdańska. Policjanci podzielili się na kilka grup i pracowali w różnych rejonach. Część z nich przeszukiwała pobliskie lasy, inni natomiast przesłuchiwali mieszkańców, kolegów, dziewczynki. Sprawdzali również domy krewnych i znajomych rodziny. Nigdzie jednak nie znaleziono dziewczynki. Sprawdzano również pobliskie zbiorniki wodne, sądząc, że dziewczynka mogła się utopić. Wszystko to prowadziło donikąd. W poszukiwania zaangażowali się również pracownicy MPK. Byli to współpracownicy ojca dziewczynki, który był kierowcą. Policja dotarła do świadków, którzy widzieli, że w dniu swojego
zaginięcia dziewczynka wsiadła do czyjegoś samochodu. Dzieci, które były świadkami tego wydarzenia, nie potrafiły dokładnie sprecyzować, jak wyglądał samochód, do którego wsiadła ich koleżanka. Nie zgadzały się zarówno w kwestii samego wyglądu samochodu, jak i nawet jego koloru. Policja przystąpiła do dalszych działań, między innymi sprawdzono notowanych przestępców seksualnych, przede wszystkim tych, którzy w ostatnim czasie wyszli z więzienia. Niestety te działania do niczego nie doprowadziły. Policja miała nadzieję, że w swoich poszukiwaniach będzie mogła skorzystać ze śmigłowca, jednak o wykorzystanie helikoptera poprosili w piątek, co bardzo utrudniło wydanie zgody. Otóż biurokraci z komendy policji nie mogli dogadać się z biurokratami w dowództwie wojsk lotniczych i dlatego zgoda na helikopter przyszła dopiero 6 dnia poszukiwań. Pomimo szeroko zakrojonych działań prowadzonych przez policję nie udało się odnaleźć dziecka. Funkcjonariusze policji oraz rodzice sprawdzali każdy trop i wydawało się, że nie da się już odnaleźć Violetki. Dopiero w poniedziałek, 15 czerwca 1992 roku, czyli prawie 2 tygodnie od zaginięcia, znaleziono szczątki Violetki. Zostały one znalezione przypadkowo przez mieszkańców Kolbut w trakcie spacerów po bliskim lesie. Zaniepokoił ich nieprzyjemny zapach i po sprawdzeniu, skąd dobiega, okazało się, że są to rozkładające się zwłoki dziecka. Ciało było ubrane, brakowało jedynie tornistra dziewczynki. Sekcja zwłok nie pozwoliła ustalić dokładnej przyczyny śmierci, ponieważ rozkład był zbyt daleko posunięty, a ówczesne techniki kryminalistyczne nie pozwoliły na tak dokładne badania, z jakich możemy korzystać dzisiaj. Z całą pewnością szyja dziewczynki została poddana dużej sile nacisku, dlatego można przypuszczać, że dziewczynka została uduszona. W okolicach narządów płciowych dziewczynki wykryto urazy, co mogło wskazywać na gwałt. Nie zostało to jednak jednoznacznie potwierdzone. Rozpoczęło się jednak śledztwo w sprawie o zabójstwo 12-letniej Violetty P. Nie minęło wiele dni od znalezienia zwłok dziewczynki, kiedy na policję zgłosiły się dwie inne dziewczynki wraz ze swoimi rodzicami, opowiadając historię o mężczyźnie, który je uprowadził. W poniedziałek 29 czerwca 1992 roku Kasia i Sylwia, 13-letnie dziewczynki, wybrały się nad jezioro do Bieszkowic. Chciały tam miło spędzić jeden z pierwszych wakacyjnych dni. Dziewczynki stanęły przy drodze w pustkach cisowskich, usiłując zatrzymać przejeżdżające samochody na stopa. Wreszcie wsiadły do pojazdu prowadzonego przez młodego mężczyznę. Był to niebieski trabant. Po kilku kilometrach kierowca skręcił do lasu. Wystraszone dziewczynki próbowały wyskoczyć z jadącego samochodu, jednak klamka okazała się być zepsuta i od strony pasażera nie można było otworzyć drzwi od środka. W lesie mężczyzna kazał dziewczynkom rozebrać się i wykorzystał je seksualnie. W pewnym momencie Sylwii udało się uciec z lasu. Zatrzymała przejeżdżający w pobliżu samochód, którym jechało 3 mężczyzn. Wraz z nimi pojechała do lasu, w miejsce, w którym jeszcze przed chwilą stał trabant napastnika. Niestety nie było tam ani jego, ani jej koleżanki. Przerażona Sylwia została przez mężczyzn zawieziona do rodziców, z którymi natychmiast udała się na komisariat. Wkrótce okazało się, że również jej koleżance udało się uciec i dostać do domu. Sylwia i Kasia zapamiętały sporo szczegółów dotyczących zarówno kierowcy, jak i pojazdu, w którym zostały skrzywdzone. Po tym jak policja otrzymała dokładny opis mężczyzny i jego samochodu, rozpoczęła się obława. Kontrolowano pojazdy i w czwartek 9 lipca zatrzymano do kontroli kierowcę niebieskiego trabanta. Okazał się nim być 25-letni Zenon Gliwa z Rakownicy w gminie Nowa Karczma. Policjanci zatrzymali jego samochód, ponieważ wyglądem przypominał ten, który opisywały Sylwia i Kasia. Wewnątrz samochodu znajdowały się koralikowe pokrowce. Policjanci zauważyli również niesprawną klamkę przy prawych drzwiach. Notatka dotycząca
mężczyzny została przekazana do służby kryminalnej. Gliwę aresztowano 13 lipca. W międzyczasie mężczyzna zgolił wąsy, pozbył się koralikowych pokrowców i naprawił klamkę. To jednak nie zmyliło śledczych. Dziewczynki natychmiast rozpoznały go w trakcie okazania. Gliwa jednak zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek je widział i by miał coś wspólnego z napaścią na nie. Tłumaczył, że w tym czasie był na komisji lekarskiej, ponieważ był w trakcie zmiany pracy i potrzebował w tym celu zaświadczenia lekarskiego. Policjanci zapytali zatem Gliwę, jak był ubrany 29 czerwca. Odpowiedział zgodnie z prawdą, a podany przez niego opis ubioru dokładnie pokrywał się z opisem, który wcześniej przedstawiły śledczym dziewczynki. Gliwę oskarżono zarówno o napad na dzieci, które jechały z nim w stronę jeziora, jak również o zamordowanie Agnieszki i Wioletki. W trakcie śledztwa okazało się, że 14 września 1991 roku, w dniu zaginięcia Agnieszki, Gliwa pojechał do Gdyni Chylonii. Według książki Janusza Jastrzębskiego mężczyzna miał zaprosić dziewczynkę na kawę. Ona się zgodziła i odjechała wraz z nim jego samochodem. Według wywiadu udzielonego faktowi przez rodziców dziewczyny, ich córka kupowała od niego jajka. Kiedy za nie płaciła, Gliwa miał powiedzieć, że nie ma drobnych, by wydać jej resztę. Zasugerował, by wraz z nim pojechała na pobliskie targowisko, na którym handluje jego mama. Miał wziąć od matki drobne i odwieźć dziewczynkę do domu. Wraz z Agnieszką do samochodu Gliwy wsiadł również jej pies. Przejechali kawałek, po czym skręcili do lasu. Mężczyzna zaczął zachowywać się niestosownie wobec nastolatki. Dziewczyna broniła się, dlatego zaczął ją dusić. Straciła przytomność. Nie wiadomo, czy w momencie, kiedy wykorzystywał ją seksualnie, jeszcze żyła. Dzień po umorzeniu śledztwa w sprawie zabójstwa Agnieszki, 4 czerwca 1992 roku, między godziną 12 a 13, jechał tarpanem do hurtowni w Gdańsku po czekoladę. Na jego drodze koło Straszyna stanęła Wioletka, która chciała tylko wrócić do domu. Postąpił z nią podobnie do sposobu, w jaki skrzywdził Agnieszkę. Również wjechał swoim tarpanem do lasu i tam pozbawił dziecko życia, zadowalając się przy tym seksualnie. Zapomniał tylko wyrzucić tornister dziewczynki, który pozostał w jego samochodzie. Zenon Gliwa nie powiedział, co zrobił z plecakiem, ale kiedy przebywał w areszcie, służba więzienna przechwyciła jego list do ojca, w którym prosił go o ukrycie plecaka w szambie. Tornistra nigdy nie odnaleziono. Szeroko zakrojone poszukiwania świadków zdarzeń pozwoliły śledczym dotrzeć do Czesława W., który w dniu zaginięcia Agnieszki spacerował ze swoim psem w pobliżu lasu w Pustkach Cisowskich. Widział wówczas dziewczynę w towarzystwie mężczyzny, w którym później rozpoznał Zenona Gliwę. Podał śledczym istotny szczegół. Mężczyzna, w towarzystwie którego była Agnieszka, kulał na prawą nogę. Gliwa miał chore węzły chłonne oraz bóle podbrzusza, które powodowały lekkie przechylenie postawy mężczyzny właśnie na prawą stronę. Po odnalezieniu zwłok Agnieszki nie zabezpieczono jej włosów, dlatego nie można było ich porównać z włosami znalezionymi w samochodzie Gliwy. Znaleziono natomiast włosy, które mogły pasować do Wioletki oraz sierść psa, która mogła należeć do psa Agnieszki. Wyniki były oczywiście tylko przybliżone, a nie stuprocentowe, ponieważ nie posługiwano się wówczas badaniami DNA. Na odzieży Wioletki znaleziono włókna z koca Gliwy, a w jego samochodzie włókna z ubrania dziewczynki. Policja mogła więc połączyć podejrzanego z zamordowanymi dziewczynkami. W trakcie pobytu w areszcie w jednej celi z podejrzanym przebywał policjant udający więźnia. Gadatliwy Gliwa zdradził mu kolejne szczegóły związane ze zbrodniami na dziewczętach. Zdobyte w ten sposób informacje wykorzystano w trakcie przesłuchania. Mężczyzna jednak zaprzeczył, jakoby miał cokolwiek wspólnego z tymi zbrodniami. Gliwa złożył skargę na policjantów, twierdząc, że jego przyznanie się do winy w pierwszym przesłuchaniu było na nim wymuszone przez policję. Znamy oczywiście
przypadki, kiedy ludzi wsadza się do więzień za niewinność. W tym przypadku jednak mamy do czynienia zarówno z dowodami, jak i zeznaniami świadków, którzy wskazują jednoznacznie na Gliwę. Mężczyzna mówił, że posiada alibi na czas przestępstw, jednak żadne z nich nie potwierdziło się. Żal mi jedynie ojca Zenona, który nie może uwierzyć w to, że jego syn mógł dopuścić się takich przestępstw. Myślę, że każdemu rodzicowi byłoby ciężko pogodzić się z myślą, że jego syn dopuścił się przestępstw seksualnych na dzieciach, a co gorsza, zamordował dwie dziewczynki. Psychiatrzy orzekli, że Gliwa był poczytalny w chwili popełnienia przestępstw, dlatego po półtorarocznym procesie Sąd Wojewódzki w Gdańsku orzekł wobec niego karę śmierci oraz pozbawił go praw publicznych na zawsze. Jednakże Gliwa należy do grupy tych niesławnych przestępców, którym w wyniku moratorium na karę śmierci zmieniono wyrok z kary śmierci na 25 lat pozbawienia wolności. Gliwa skończył odsiadywać wyrok w 2017 roku, ponieważ od kary odliczono mu czas, kiedy przebywał w areszcie śledczym. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy przestępca wyszedł na wolność, czy przebywa w ośrodku w Gostyninie. Jeśli coś wiecie, dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że Gliwa nie wyszedł na wolność, tylko znajduje się w ośrodku. Może ktoś z Was go zna albo znał? Może wiecie coś więcej na temat tych spraw? Albo znacie okolice, w której grasował? Podzielcie się w komentarzach, chętnie poczytam. I z tego miejsca serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Chciałabym zająć Wam jeszcze jedną chwilkę. Otóż w komentarzach pojawiają się uwagi, że coś jest nie tak z głosem, że jest za cicho. Bardzo chciałabym, żeby filmy były jak najlepszej jakości, żeby dźwięk był bez zarzutu, ale nagrywam dla Was na zwykłym dyktafonie, a ponieważ nie stać mnie na zakup mikrofonu, który poprawiłby jakość nagrywania filmów, postanowiłam założyć profil na Patronite. Jeśli tylko możecie i chcielibyście wesprzeć moją działalność, proszę Was o zostanie moimi patronami. Chciałabym jak najwięcej czasu poświęcić na tworzenie treści dla Was, zarówno na tym kanale, jak i na kanale Poszukiwacze Zaginionych. W zależności od tego, ilu z Was będzie mogło mnie wesprzeć, takie nastąpią zmiany na obu kanałach. Marzy mi się, bym mogła od czasu do czasu pojechać w Polskę i spotkać się z rodzinami osób zaginionych, bym mogła nagrywać co nieco w terenie. Na to jednak potrzebne są fundusze. Często mówię Wam o tym, że trudno jest odnaleźć kontakt do rodzin osób zaginionych. Z Waszą pomocą mogłabym pojechać do danej miejscowości i w ten sposób dotrzeć do rodzin. Są też sytuacje, kiedy otrzymuję wiadomości o tym, że gdzieś żyje osoba bardzo podobna do zaginionej. Oczywiście nie chcę jeździć i sprawdzać każdego zgłoszenia, bo od tego są odpowiednie instytucje, ale ostatnio otrzymałam dość wiarygodną informację, że jedna z poszukiwanych przez nas osób może przebywać na terenie Europy. Ale nie mam możliwości sprawdzenia takiej informacji, choć te informacje naprawdę wyglądają na bardzo wiarygodne. Ale nie rozgadując się, w kilku słowach, chcę, abyście razem ze mną rozwijali oba moje kanały. Jeśli tylko macie taką możliwość, by zostać moimi patronami, zerknijcie w link w opisie, a tam dowiecie się, jak będę się Wam odwdzięczać za pomoc. Tymczasem zapraszam Was na tygodniowy maraton, który wystartuje już w poniedziałek. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Cześć!